Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj druga część prac nad tortem z żyrafą. Zacznę od biszkoptów, bo je też można zrobić troszeczkę wcześniej. Już tu mam wszystkie składniki. Potrzebujemy 5 jajek, cukru, 3/4 szklanki, również 3/4 szklanki mąki pszennej, najlepiej tortowej, i mąka ziemniaczana, 1/4 szklanki, oczywiście do tego mikser i coś do odmierzenia. Przygotowałam sobie tutaj już miskę. Niestety ja wiem, że jej gabaryt nie jest najlepszy do ubijania piany. Zaczynamy od oddzielania białka od żółtek. Białka już przygotowane. Czas na miksowanie. Przyszedł tutaj w międzyczasie mój mały Bączek. Będzie pilnowała, żeby się wszystko udało. A żeby się wszystko udało, dobrze dodać ociupinkę soli. Stoi? Tak? Nie ruszę się? Nie ruszę się? No to jest okej, znaczy się. To znaczy, że jest dobrze. Wiesz? Teraz odmierzymy sobie 3/4 szklanki. I jak mamy odmierzony już cukier, to będziemy po łyżeczce dodawać tego cukru tutaj. Jaśminka będzie dodawać. Oj, ten film będzie bardzo długi, jak Jaśminka będzie dodawać. Poczekaj, Jasieńka, poczekaj, bo to teraz trzeba miksować. Miksujemy. Jaśminka mi tutaj dzielnie pomaga i cały czas dokłada kolejną porcję cukru. Jaśmina? Co ty tam rzuciłaś? Cukier rzuciłaś? Teraz po malutku dodajemy żółtka. Miksowanie dobiegło końca. Czas na dodanie przesianej mąki. Ty chcesz dodać? Dobrze, Jaśmina dzisiaj gotuje. Proszę bardzo, tutaj wsyp. Tu. Tu, o tak, pięknie. Tak. Tak, pięknie. Teraz jeszcze dodamy 1/4 szklanki. I teraz mama to wszystko ładnie wymiesza, delikatnie, do połączenia się składników. Ty wiesz, żebyś chciała, no ale to inne ciasto, jak będziemy robić. Całość przekładamy delikatnie na blaszkę i tu mam taką blaszkę już wyłożoną papierem do pieczenia, tylko sam dół, jak widzicie, wyłożony jest papierem. I teraz delikatnie przekładamy nasze ciasto. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 160-170 stopni. Na 35-40 minut oczywiście sprawdzamy patyczkiem, kiedy już będzie ciasto gotowe. Mój biszkopt wyszedł chyba w miarę ładnie, zobaczcie. Teraz musimy ten biszkopt spuścić na podłogę z 30 cm. O, tak. I poczekać, aż wystygnie. Teraz przygotuję ganasz z mlecznej czekolady i do tego potrzebujemy 200 ml śmietanki kremówki. Musimy ją troszeczkę podgrzać. W międzyczasie przygotowuję tutaj już czekoladę, kruszę ją na kawałki. Teraz naszą śmietankę wlewamy do czekolady i chwileczkę poczekamy,
Ja polecam dosyć porządnie pokroić, posiekać czekoladę. Ja trochę nie miałam czasu, ale mam nadzieję, że i tak mi wszystko wyjdzie. Natomiast czym bardziej ją posiekacie, tym lepiej tak naprawdę. No i teraz musimy to delikatnie wszystko wymieszać ze sobą. No niestety, ze względu na dużą ilość czekolady i tego, że chyba tą czekoladę powinnam jednak bardziej rozkruszyć, musiałam pomóc sobie kąpielą wodną. Ale teraz zobaczcie, ta czekolada się pięknie rozpuściła. Ja odkładam to teraz na bok i będziemy przystępować do kolejnych działań. Teraz przygotuję krem à la Kinder Bueno. Tutaj mam już przygotowaną czekoladę. Tej czekolady powinniście mieć 150 gram. Ja mam dwa razy tyle, bo robię na dwa torty, więc dlatego widzicie jej trochę więcej. Do tego dodaję dwie łyżki masła orzechowego. Ja mam takie masło bez żadnych dodatków. 100% samych orzechów. I dwie łyżki kremu, takiego kremu czekoladowego. Całość zalewamy gorącą śmietanką kremówką. I teraz całość wkładam do lodówki. Do wychłodzenia, no najlepiej na całą noc, no zobaczymy, czy będę mieć tyle czasu, a później będziemy łączyć to z resztą składników. Najpierw na niskich obrotach dodajemy troszeczkę naszego mascarpone i będziemy to mieszać. I jak się połączyły składniki, to teraz wysokie obroty. Ten krem wyszedł obłędny, po prostu jest tak pyszny, że miałabym ochotę tak naprawdę usiąść i cały ten krem zjeść. Teraz czas na połączenie wreszcie tych wszystkich składników. I tutaj mam już przygotowane blaty. Przecięłam je na trzy części. Blaty musimy czymś nasączyć. Ja tym razem skorzystam z herbaty. Teraz nasączę łyżeczką delikatnie ten tort, nie przesadzając. I na start położymy najpierw naszą masę. I na to zrobimy taką warstwę, żeby było troszeczkę bardziej to chrupiące. To pokruszyłam zwyczajnie takie duże wafle. To są takie wafle tortowe. One dadzą taką fajną chrupkość do tego. I na to położymy, słuchajcie, troszeczkę rozkruszonej chałwy. I na to kolejny blat. Znów nasączamy herbatką. I znowu dajemy nasz krem. I teraz damy orzechy. I ja daję orzechy włoskie. I ostatni blat. Teraz zostaje nam przedostatni etap, czyli położenie naszego ganaszu. Tak przygotowany tort wkładamy do lodówki, żeby nam się tutaj to wszystko schłodziło, a my zabieramy się za dekorację. Do dekoracji przydałby się nam jakiś napis, bo już taką główną dekorację, czyli naszą żyrafę już zrobiliśmy. Moja Lili, potrzebujemy do imienia, potrzebujemy właściwie tylko 3 literki. Ja zakupiłam takie specjalne, już taki cały zestaw. Jeśli chcecie zrobić go jednorazowo, tort, to ja wiem i już chyba kiedyś nawet wykorzystywałam, kupowałam takie gotowe, już zrobione literki. Ale ja tym razem się pobawię, bo jak już zaczęłam, to już zrobimy całość i zrobię to może takie, może niech to będzie właśnie też żółte.
rozwałkować. Robię takiej mniej więcej grubości. No i zobaczmy, jak to działa. No i nasz napis, Lidia, gotowy. No i ostatnie zadanie, jeśli chodzi o dekoracje, to z tej masy będziemy robić takie dekoracje z boku, czyli takie ciapki, które ma żyrafa. Ja teraz rozwałkuję tą masę i teraz będziemy robić wcale nie kulki, tylko to, co robiliśmy na żyrafie. Ostatni etap to jest już gotowe obłożenie gotowego tortu. No i ostatni, najważniejszy element, czyli nasza żyrafa. A oto efekt końcowy mojego tortu. Tak się żyrafa prezentuje. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa!